Jak zdać egzamin na prawo jazdy? To pytanie bardzo często pada na grupie facebookowej: Prawo jazdy, zdajemy egzamin, a ja bardzo chętnie na nie odpowiadam. Tym razem to ja zadałem to pytanie z tym, że sztucznej inteligencji. I posłuchajcie, co mi odpowiedziała. Cytuję: Aby zdać egzamin na prawo jazdy, musisz przygotować się dobrze i uzyskać wystarczającą wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznej jazdy. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. Po pierwsze, przeczytaj książkę nauki jazdy i zapoznaj się z przepisami ruchu drogowego. Po drugie, zrób sobie notatki z ważnych informacji i powtórz je regularnie. Po trzecie, zapytaj kogoś, kto już zdał testy na prawo jazdy o radę i wskazówki. Po czwarte, Spróbuj znaleźć dodatkowe edukacyjne materiały, takie jak filmy instruktażowe czy quizy online, które mogą Ci pomóc w przygotowaniach. Po piąte, zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu na naukę i zadbaj o to, aby być wypoczętym i skoncentrowanym podczas nauki. Po szóste, znajdź odpowiedniego instruktora, który pomoże Ci przygotować się do egzaminów praktycznych. Po siódme, przejdź kilka jazd treningowych z instruktorem, aby nabrać pewności siebie i zapoznać się z różnymi sytuacjami na drodze. Po ósme, nie stresuj się zbytnio podczas egzaminów. Pamiętaj, że są one tylko testem Twojej wiedzy i umiejętności, a nie próbą siły woli. No i po dziewiąte, przed egzaminem praktycznym dobrze jest też przećwiczyć manewry takie jak parkowanie, utkanie z miejsca czy skręcanie. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci zdać testy na prawo jazdy. Powodzenia! Tak, ja tutaj pytałem o testy na prawo jazdy, a Sztuczna Inteligencja powiedziała mi w ogóle o egzaminie na prawo jazdy. I teraz zwróćcie uwagę na to, że właściwie wszystko to, co przeczytałem przed chwilką, to, co powiedziała Sztuczna Inteligencja, to wam mówię na webinarach w pakiecie platynowym. Nazdamy to i nazdamy to. Macie nie tylko bazę egzaminacyjną, ale i różne filmy. W których tłumaczone są przepisy prawa drogowego. Do zobaczenia!